No i co równie ważne dla mnie dzisiaj, nie muszę wam tutaj bez nic... Bez tego klaśnięcia. No i teraz będzie tak. Mua. Bo zasłużył. A jakże? No, dobry wóz, dobry koń. Jak się tak się klepie konia po mordzie i się mówi... Dobry koń. Mamy go od ponad tygodnia i wspólnie całą naszą wspaniałą ekipą pokonaliśmy Cuprą Formentor z przydomkiem VZ. Ile tam było, kierowniku? 3200. 3200 kilometrów, oczywiście. No, trasy typu Warszawa, Wrocław, Prudnik, Warszawa, Kraków, Białystok, Jastarnia, Warszawa. To w ogóle pestka dla nas. No. Auto rzeczywiście przetestowane, można powiedzieć, na wskroś i z dziką rozkoszą i z dużą przyjemnością skleję wam opowieść o tym samochodzie. Jestem zwieszony na jego relingu, gdyż Cupra to jest w ogóle taki, troszkę jak na dzisiejsze standardy, normalny samochód, ale gdyby tak się cofnąć o dwie dekady, totalnie zboczony, totalnie kosmiczny samochód. No bo kto pakuje mnóstwo mocy, mnóstwo momentu obrotowego do furmanki, która stoi wyżej, ma relingi jak jakieś takie dziwne kombi, chociaż nie jest kombi. Wygląda jak jakiś taki udziwniony pojazd księżycowy, a tak naprawdę sama marka od początku do końca ma tylko i wyłącznie znamiona samochodu sportowego. To są sportowe i supersportowe samochody. No ja mam to szczęście, że jak testuję Cuprę, to rzeczywiście ten przydomek VZ na klapie pokazuje dobitnie, iż jest to samochód sportowy, bo ma silnik 2.0 TSI, bo ma napęd na 4 koła, bo ma 310 koni, bo ma 400 Nm momentu obrotowego. Jak byłem nim na rajdzie podlaskim, to podchodzili do mnie, panie Adamie, to pana Cupra? No nie, nie moja akurat, no testowała, pasowałaby do pana, no. I muszę wam też powiedzieć, jak na owym rajdzie podlaskim pojechałem sobie na wycieczkę, na odcinek specjalny, popatrzeć na rajdówki, pozwiedzać i gdzieś tam musiałem szutrem podgonić, pstryk, jak sobie wcisnąłem ten tryb rzeczony Cupra, o, człowieku, bracie, men. Niczym się to praktycznie jazda tym odjazdy, nie wiem, R5 nie różniła. No dobra, trochę żartuję, trochę się różniła, ale szedł ten samochód bez względu na nawierzchnię. Miałem suchy asfalt, miałem mokry asfalt, miałem suchy shooter pierwszego dnia, miałem mokry shooter drugiego dnia i po prostu po tych lasach przepięknego skądinąd Podlasia Cupra Formentor szła jak przecinak. I to może jest rzeczywiście pomysł na zrobienie samochodu uniwersalnego. Ja tej uniwersalności w motoryzacji poszukuję, a z drugiej strony staram się przed nią uciekać, bo nie do końca ją lubię. Jak ktoś chce mieć samochód znowu sportowy, no to niech kupi sportowy. Jak ktoś chce mieć SUV, to niech kupi sobie SUV, a nie taki miks. A z drugiej strony jakiś ten miks uroczy. Przyznać wszakże należy, że sztywniutki ten samochód na płytach jest. O, każdą czuć. Tak gumowato pracuje to zawieszenie. Nie znaczy, że źle, ale tak nie dobija, nie gulgocze, ale takie też widać, że jest lekko właśnie suwowate. To nie jest ten taki krótko skaczący zawias samochodów sportowych, tylko takie lekko podbijające zawieszenie usportowionego crossovera. Co ja gadam w ogóle? Jak ja to mogę wyczuć? Ale jakoś to wyczuwam. No fantastyczna sprawa w tym samochodzie, zobaczcie. Wystarczy jeden przycisk, przełączam się w tryb Cupra, stoję sobie tutaj... Och, przejedzie samochód z przeciwka. I na mokrej nawierzchni. Zobaczcie, co się dzieje. Nie ma żadnego momentu zawahania. Nie ma żadnego momentu utraty przyczepności. Żadnego buksowania, żadnego kombinowania, żadnego walczenia o trakcję. Ten samochód do kierowcy mówi wprost: stary, wykorzystuj mnie tak, jak chcesz. Ja będę naprawdę grzecznym, potulnym barankiem, ale będę też prawdziwym potworem. Będę monsterem w twoich rękach, takim zdalnie sterowanym jak dron. Jeszcze raz to zrobię. Teraz na nierównej nawierzchni. Zobaczcie. Staję. Bum, bum. Biegi zbijają się z między gazem. To jest też fantastyczne. Dużo charakteru. Dużo udawania, ale dużo charakteru w tym samochodzie też jest. Krótszy launch control zrobię. Mocno wciśnięty pedał hamulca lewą nogą. Pedał gazu do oporu. No, jest radocha. No mówi się radocha dla wsiocha, a tutaj dla każdego się znajdzie. A z drugiej strony, jak mam ten większy prześwit, kurczaki pieczone. No nie boję się o te wszystkie garby, nie boję się o te wszystkie nierówności. Popylam sobie jak królowa ludowa. Nie mam gdzieś miski olejowej zawieszonej 3 cm nad glebą, tylko jadę sobie po prostu tak, jak chcę. Nie ma dekla. Kto zabrał dekiel? Tu był plastik taki zawsze na tym. Wywiało? Wywędrował. No wywędrował gdzieś. No tu nawet są kikuty, na których on się trzyma. Ty, naprawdę. No ale jak to ładnie, pięknie to wygląda teraz. Ten dekiel jest
Można go właściwie odessać tutaj z tych trzymaczy i się go w bardzo łatwy sposób pozbyć, albo ktoś zapomniał założyć po ostatnim przeglądzie. No dobrze, cóż my tutaj mamy? Bardzo dobre, bardzo sprawdzone 2.0 TSI z siedmioprzełożeniową skrzynią DSG, mokre sprzęgiełka, wszystko tutaj działa, nic się tutaj nie psuje. Oczywiście o jednostkę napędową trzeba odpowiednio zadbać, bo jest dosyć mocno wysilona. 310 koni, jak wspomniałem, 400 Newtonometrów momentu obrotowego. Takie trochę znowu, dwa w jednym. Bardzo poprawny układ napędowy wtedy, kiedy chcemy, a także bardzo narowisty zjar wtedy, kiedy mamy taką potrzebę. Poniżej 5 sekund od zera do setki. To naprawdę idzie w tym trybie sportowym. Bardzo porządna jednostka, jednocześnie bardzo sprawdzona jednostka, dostępna. Nie ma problemu z częściami, nie ma problemu z obsługą, bo okazuje się, że nawet te mocne jednostki w grupie Volkswagena tak się rozczłonkowały na wiele modeli, że jest to w sumie układ napędowy dosyć popularny. Ale taki samochód mi z takim 1.5 TSI to trochę jednak kicha chyba moim zdaniem. Bo tamten nie jeździ, a ten jeździ. Dziwne wrażenie tego dźwięku. Dziwne, kiedy człowiek by nie wiedział, że to jest z głośników, to nawet by się tym samochodem poekscytował. Ale wystarczy raz dać się komuś przejechać. Ty sąsiad, weź się karnij moim, ja se posłucham jak to z zewnątrz brzmi. No i gucio, nic z zewnątrz nie brzmi, bo nie ma co brzmieć, bo tam się nic nie przestawia. Nie ma tu mechaniki, jest tylko elektronika niestety w tej kwestii. O. No jest to Mustangowe V8 po prostu na odejściu teraz. Nie, panie proszę, jeździło się V8-kami, no. No, oj. Ładne eksplozje, tylko z kasety, no. Ech, no nie można mieć wszystkiego. To jest fajne, kiedy... ja się ekscytuję tym samochodem wtedy, kiedy on nie jest mój. Bo jakbym sobie kupił taki samochód i wydał na niego 2,5 paki, to bym sobie potem paznokcie obgryzł do żywego, w nerwach, jak kierownik, że ktoś mi po prostu delikatnie zrobił w bambuko, no. Troszkę trzeba iść duchem czasu. Ja nie mam nic przeciwko temu, nie mam nic przeciwko nowoczesnej, nowożytnej motoryzacji. Ale z takim doświadczeniem przy produkcji, konstruowaniu samochodów sportowych można było sobie z tym dźwiękiem poradzić w inny sposób. Może trudniejszy konstrukcyjnie, ale bardziej wdzięczny i prawdziwy dla użytkownika. To, co nam bardzo pomaga w pracy, to jest oczywiście ta walizka. Wory korupcyjne, umowy handlowe. No, zgarniał tutaj nad morzem, o, takie rzeczy. Oczywiście zapomniałem to wyjąć z tego samochodu, za co Was bardzo przepraszam, ale mam nadzieję, że nie będzie Wam to przeszkadzało w odbiorze tegoż. Nasza wspaniała testowa Cupra wyposażona jest nawet w fabryczny, dedykowany, opatrzony logotypem. Jak to się... koryto! O, koryto bagażnikowe, no. Jest koryto, jest zestaw narzędzi, zobaczcie, jak to wszystko pięknie wygląda. To się troszkę będzie walać po tym bagażniku, no ale nieważne. Nie grzeszy ten samochód ani przestrzenią w środku zbyt wielką, ani zbyt wielkim bagażnikiem. Bagażnik trójkątny, niezbyt fortunnie usytuowane to wszystko jest, ale ja nie upatruję tego jako grzech. To wszystko w tym samochodzie jest, bo musi być. I w ogóle nie zwracamy na to uwagi, w ogóle nie patrzymy. Teraz będę miał do przewiezienia, gdyż jeszcze tym samochodem udam się w dwa miejsca, będę miał do przewiezienia 4 krzesła, 2 kartony, 2 walizki i 2 osoby. No. I tak będę musiał się zakręcić samym sobą, żeby po prostu to wszystko w nim zmieścić. I wiem, że zmieszczę, bo to się wszystko da umościć tutaj, tę przestrzeń. Nie jest to kwestia najistotniejsza. Fenomenalne hamulce ma ten samochód, chociaż też muszę się Wam przyznać, że jak odbierałem to auto 3000 km temu, to były w lepszym stanie. No, trochę je zakatowałem. Zaczęły łapać delikatną wibrę przy wyższych prędkościach, więc szczególnie po mokrej nawierzchni, jak długo jedziemy z większą prędkością, jak to wszystko tam się obsuszy i zrobimy dwa gwałtowne hamowania, no to niestety te tarcze mogą się zwichrować. Auto nielekkie. O! Ale jakże zabawowe. No jedź! Wszyscy są niestety za wolni dla tego samochodu. No jedź, człowieku, masz zielone światło, no błagam, no. Zatrzymaj. Zobacz, no. To WRC, normalnie to jest WRC, to jest niewiarygodne, no.
Zawsze to robię. Niby tu się powinno wygodnie wsiadać, bo jest wysoko wreszcie samochód typu crossover, ale mimo wszystko jakoś tak się głęboko wpada w te fotele. No właśnie, a propos fotele. Fotele są absolutnie przegenialne. Sztuczna skóra, ale bardzo ładnie wytłoczone, bardzo ładnie wyprofilowane. Już troszkę kubełkowe, nawet bardzo, ale nie za bardzo. Czyli nie trzeba się wbijać w nie jak w rynnę, tylko rzeczywiście normalnie jesteśmy w stanie zasiąść i zająć pozycję za kierownicą. Wyposażenie musi być kompletne. Jeżeli fura kosztuje, no w tym przypadku grubo ponad 250 patoli, no to można sobie tutaj zawinszować. Podstawowa z tym silnikiem będzie kosztowała w granicach 220-230, ale wyspecyfikować można ją nawet za 270 kilka tysięcy złotych, co już się robi sytuacją odrobinę niebezpieczną, jak na ten segment tu. 1.5 tego nie ma. Właśnie 1.5 się odpala tu, a dwulitrówka się odpala tu. Mam dwa guziki, najważniejsze w tym samochodzie. Jeden engine start stop i drugi zmiana trybów. Jeżeli chodzi o kwestie eksploatacyjne, po każdym tankowaniu przy prędkościach autostradowych zasięg średnio pokazuje się na 400-420 km. Średnie spalanie podczas mojego testu wyszło w granicach 11-12 litrów. Jak się mocno zdenerwuje ten samochód w mieście, pamiętajcie, to nie jest hybryda, to potrafi 14-15 wyżłopać, tak jak teraz, jak ja, jak napał jadę w trybie sportowym i duszę ten samochód, ile wlezie, to 14-15 spalanie też zdołamy uzyskać. W trasie, jak ktoś będzie jechał spokojnie, poniżej dychy też będzie w stanie zejść. Przy 310 koniach naprawdę siła nacisku na pedał przyspieszenia decyduje o ekonomice jazdy w znakomitej większości. Cóż my tu mamy? No mamy tutaj oczywiście jak zawsze typowego Volkswagena z jednym ekranem i coś, co nam już utrudniło życie podczas jazdy. Jako że klimatyzację mamy niezmiennie ustawioną przez cały czas na 21 stopni w trybie automatycznym, tak jak to powinno wyglądać, ale uwierzcie mi naprawdę, że pod tym ekranem, jak zbliżam, to on się aktywuje, ten cały panel, czyli temperatura mniej, więcej i radio głośniej, ciszej, jego nie widać, no. Jak można było tego nie podświetlić? Jak panel jest oddzielny klimatyzacji, to niebieskie i czerwone jest podświetlone, a tutaj nie jest podświetlone i rzeczywiście po omacku trzeba od czasu do czasu z tym sobie poigrać. Poza tym, no ja się głównie koncentruję nie na estetyce, nie na infotainmencie w tym samochodzie, tylko na designie wnętrza, który jest bardzo przyzwoity, na pozycji za kierownicą, która jest bardzo przyzwoita. I na obsłudze tego wszystkiego i na osiągach. No na tym ekranie mogę sobie konfigurować wszystko wedle własnych upodobań. Czasami jeżdżę po staremu, czyli obrotomierz, prędkościomierz. Czasami włączam sobie jeden duży obrotomierz. Weń wpisane są cyferki prędkościomierza. Zmieniam sobie to i w zależności od trasy, od upodobań ustawiam po swojemu. No i gdyby tak teraz mieć przeświadczenie, że chcę sobie kupić samochód marki Cupra. Czy wybrać wersję z silnikiem 1.5, czy wybrać wersję z silnikiem 2.0, ona jest też w dwóch wersjach mocy, czy też pokusić się o tą wersję pięciocylindrową 390 koni. No, ja jako purysta motoryzacyjny zdecydowanie brałbym tę najmocniejszą, ale muszę Wam powiedzieć, że przy eksploatacji całorocznej wydaje mi się, że to jest złoty środek, że te 310 koni, czyli o 10 więcej niż w autach typu WRC, one naprawdę wystarczą. Tutaj przy tych przepisach drogowych, przy tych cenach paliw, przy tym wszystkim, co nas jednak motoryzacyjnie otacza, i cena tamtej wersji topowej, i właściwości jezdne chyba nie są w gruncie rzeczy do końca uzasadnione. Jeżeli byłbyś posiadaczem ziemskim, miałbyś swój prywatny szutrowy tor na przykład gdzieś tam, żeby się powściekać, okej, wtedy seryjnym samochodem 390 koni możesz sobie po tym torze latać. Pamiętajcie jednak, że nawet ci, którzy mają sportowe i supersportowe auta, bardzo rzadko w 1-2% czasu eksploatacji tych samochodów jeżdżą nimi w miarę wyczynowo, czyli na zamkniętych obiektach. 98% czasu spędzamy w takim oto ruchu drogowym, gdzie zbyt wiele z tego samochodu i tak nie możemy wykrzesać. W Cuprze mam pełną świadomość przez cały czas, że jak zrównam się z tirem i będę chciał podjąć decyzję, że chcę go wyprzedzić, to nie zdążę nawet pomyśleć o tym, co kierownik wiezie na obiad i już mam tego tira wyprzedzonego. Naprawdę, to jest samochód więcej niż wystarczający. O nich to będzie
najlepsza i bezpieczna rekomendacja Seata Cupra. Cieszę się ogromnie, bo przez następnych kilka dni zrobię tym autem jeszcze 1200 km. Tak mam rozplanowane dni najbliższe. Mam nadzieję, że wszystko będzie działać, wszystko będzie funkcjonować. Do tej pory nic tutaj z tym samochodem specjalnego się nie działo, także ładnych kilka tysięcy tym autem po prostu połknę i zrobię to naprawdę z dużą przyjemnością. Cupra oryginalna jest, ciekawa jest i szybka jest.